Moi drodzy, dlaczego ten temat? Dlaczego ten cykl? Z jednej strony w sumie nie muszę się w ogóle tłumaczyć, bo mogę skwitować jednym zdaniem, że tak po prostu odebrałem od Ducha Świętego, co zresztą jest racją i prawdą. W pewnym momencie gdzieś wyraźnie czułem, że w tym kierunku powinniśmy iść. Ale mówiąc troszeczkę w szczegółach, kochani, to kiedy sam sobie czytałem te trzy rozdziały i też z Łukasza, szósty rozdział, bo on mówi o tym samym, zaczynało to Słowo Boże po prostu gdzieś mnie dotykać. I pomyślałem, że jest ono tak bardzo potrzebne, a to zwłaszcza w kontekście tego, jak zaczyna wyglądać chrześcijaństwo, i tutaj nie myślę o zborze, myślę w ogóle chrześcijaństwo. Wiecie, ogólnie chrześcijaństwo gdzieś, że tak powiem, łatwo iść na kompromis. Tak łatwo coś rozwodnić, tak łatwo coś rozmiękczyć, a kazanie na górze jest tak radykalne. Tak nie pasuje do dzisiejszych standardów. Wiecie, i myślę, że kiedy go czytam, kiedy go analizuję, to myślę, że się wpisuje też w to, co przeżywamy już dłuższy czas, co Duch Święty do nas mówi, co można wziąć pod wspólny mianownik słowami obudź się. I teksty, które będziemy analizować, myślę, że mają ten wydźwięk. Popatrz na standardy Bożego Królestwa i obudź się. Moi drodzy, żyjemy w czasach ostatecznych. Tutaj Agnieszka wspomniała ten szum medialny, który zaczyna przybierać na intensywności. Sobota, 23, koniec świata. My będziemy akurat w Krakowie, więc żartuję sobie oczywiście, ale wiecie, nie chcę się wpisywać w ten głupi nurt, ten, że tak powiem, głupoty internetu, ale jest to tak głośne. I myślę, że abstrahując w ogóle od wyznaczania daty, to co tutaj Agnieszka podkreśliła, to fakt, czy jestem gotowy. Wiecie, nie chcę tutaj robić reklamy temu wszystkiemu, co tam się dzieje, ale w tym wszystkim, co tam słychać, są wykorzystywane rzeczy, o których mówi też Biblia. Może opatrznie, może najbardziej drażni mnie to, że to jest przypisane do jakiejś konkretnej daty. Nie powinniśmy tak robić, ale myślę, że powinniśmy jednak na to zwracać uwagę. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 16:3, zresztą w niedawnych wykładach brata Damiana było na to zwracane uwagę. Tam jest napisane, parafrazuję, że znaki na niebie umiecie rozpoznawać. Chodziło Panu Jezusowi o coś fizycznego, o pogodę. A znamion czasów nie potraficie. Kochani, to, co się dzieje wokół nas i jeden huragan za drugim, i wszystko to jest z jakimś głosem, głosem przyrody również, że Pan przychodzi. I mówię, abstrahując od wyznaczania daty i tego wszystkiego, co słyszymy, to zadam przewrotne pytanie. Czy na sobotę gotowi jesteśmy? Czy na dzisiaj jesteśmy gotowi? Kiedyby Pan przyszedł? Wiecie, ale powiem tak, że na to pytanie jeszcze stosunkowo jest nam łatwiej chyba odpowiedzieć. Zatem drugie. Czy zakładając, że zostało nam, nie wiem, parę dni, czy zrobiłem wszystko, żeby innych ostrzec? Czy zrobiłem wszystko, żeby ostrzec moich przyjaciół, sąsiadów, znajomych? Czy po prostu już zadowolę się tylko tym, że ja jestem przygotowany? Jeśli byśmy wzięli taką perspektywę, że mamy, wiecie, bo póki jest to takie nieokreślone, to zawsze nam się wydaje, że mamy jeszcze czas. Ale gdybyśmy sobie tak to ograniczyli, to myślę, że to pytanie mnie rozcina. I chcę to rzucić nam wszystkim, jak wykorzystujemy czas. A to pytanie w pewien sposób łączy się też z kazaniem górze. Nie z tym, co będziemy na początku mówić, ale gdzieś tam w trakcie również. Tak więc, moi drodzy, chciałbym zachęcić nas do tego, że kiedy
kiedy mówimy o kazaniu na górze, o tych wszystkich wymogach, standardach, abyśmy też mieli świadomość tego, że czas się kończy, abyśmy go dobrze wykorzystywali. Tak więc, moi drodzy, kazanie na górze. Dlatego chcę o nim mówić. Być może też będę zachęcał innych braci, żeby w którymś momencie włączali się też w to. Ale póki co będę ja mówił na ten temat. Po to, aby przypomnieć sobie, co Jezus do nas ma do powiedzenia, jeśli chodzi o standardy naszego chrześcijaństwa. Ale po co? W jakim celu? Kochani, nie po to, żebyśmy tylko sobie to przypomnieli, ale tak żyli. Ostatnio mówiłem na temat tego, czym jest słuchanie i wykonywanie Bożego Słowa, więc nie będę już się w to zagłębiał. Moi drodzy, wybaczcie, jeśli ktoś oczekuje, że te wykłady będą, że tak powiem, bardziej takie teologiczno-naukowe, nie będą. Choć można by było, bo wiecie, teolodzy już sobie zęby połamali na tym i można by było, ale ja tak nie chcę. Chcę, abyśmy mogli raczej szukać tego, co będzie nas ożywiać. Szukać inspiracji w Bożym Słowie dla nas. Więc kochani, nie będziemy szukać w tym jakiejś zawiłości, jakiejś teologii. Pominiemy to. Bo wiecie, można by było, nawet choćby gdzieś tam natknąłem się na tym, jak tam bibliści spierają się, ile w ogóle jest błogosławieństw. Dla nich to istotne. Czy 7, czy 8, czy 9. Mamy też przecież w dwóch miejscach Ewangelię Mateusza, 3 rozdziały, Łukasz 1 rozdział. Widzicie, one są różne. Mateusz mówi, że było to na górze. Łukasz mówi, że na równinie. To jak to jest? Wiecie, i można by się było tym zajmować i dyskutować, ale pozwólcie, że nie to jest najważniejsze i najistotniejsze. Są też, wiecie, wiele podejść do tego, jak przez wieki ludzie do kazania na górze podchodzili. I tutaj postanowiłem to przynajmniej wymienić. Ja nie przypuszczam, że ktokolwiek coś z tego zapamięta. I tu nie o to chodzi. Ja tylko chcę po prostu przekazać to w takim telegraficznym skrócie, żebyśmy się zrozumieli, jak kazanie na górze jest kontrowersyjne i trudne. I ludzie na przestrzeni wieków chcieli go po prostu obejść. Na wszystkie sposoby chcieli go obejść, wytłumaczyć sobie, że ono nie jest dla nich. Że dotyczy czegoś innego, jakoś inaczej, żeby tylko nie musieć się zmierzyć z jego wymogami. I tak w telegraficznym skrócie wybrałem tylko kilka z tych różnych podejść. Resztę już ominąłem, ale takie, które wydawały się mi takie bardziej strawne. Więc wiecie, kiedyś tam na przestrzeni wieków ludzie uważali, że Jezus, kiedy przyszedł i kiedy głosił to kazanie, to podobno jego założeniem było to, że koniec świata nadejdzie jeszcze za jego życia. Więc tak naprawdę to jest bardzo krótki okres czasu, więc dadzą sobie z tym rady. A że tak się nie stało, że koniec świata wtedy nie nastał, no to nie ma. Kazanie na górze nas nie obowiązuje. Bardzo proste, nie? Bardzo łatwo się można z tym rozprawić. Wiecie, inne podejście miało spowodować coś takiego, miało taki sens, że uważali, że Jezus chciał wywołać szok u słuchaczy. Nie po to, żeby oni przestrzegali tego przykazania, tych wszystkich norm, całych tych słów, tylko po to, żeby wywołać szok wśród słuchaczy, żeby oni słuchając tego zastanowili się nad swoim życiem i po prostu troszkę chociaż poprawili swoje postępowanie. Podobno nie chodziło o to, żeby to przestrzegać. Więc znowu kolejne obejście. Inne podejście polegało na tym, że twierdzono, że kazanie na górze to tak jak zakon. Czyli rolą zakonu było to, aby uświadomić ludziom grzeszność. Rolą zakonu było to, żeby uświadomić ludziom, że z grzechem sobie nie poradzą, że potrzebują łaski, że potrzebują krzyża. I wymyślili sobie, że tak samo jest z kazaniem na górze, że nie chodzi o to, żeby go przestrzegać, żeby wykonywać, tylko że to było jakby takim pokazaniem, że nie dadzą sobie rady. I jeszcze może tylko dwa, omijając całą resztę. Wymyślili, że kazanie na górze dotyczy
tysiącletniego panowania. Ono jest zbyt ostre, zbyt nierealne, żeby można tak było żyć, więc pewnie dotyczy to tysiącletniego panowania. I jeszcze inne wymyślono, że to tak naprawdę tylko Jezus mógł wypełnić wszystkie te postanowienia, te nakazy. Tak naprawdę, że to jest jakby jego autobiografia, że to nie dotyczy nas. I pełno jeszcze innych jest. Tylko tak wspomniałem o tym, kochani, żebyśmy mieli świadomość, jak na przestrzeni wieków ludzie starali się obejść. Jak uważali, że to nie dla nich. Ale mam nadzieję, kochani, że dalecy jesteśmy od takich podejść różnych, że rozumiemy, że Boże Słowo, a w tym to kazanie jest dla nas. Nie po to tylko, żebyśmy go tam gdzieś przeanalizowali, ale nim żyli. Powiem taki może obrazowo, że wiecie, kazanie na górze jest czymś takim, jakbyśmy stanęli przed wysoką górą. Wysoką górą i musielibyśmy na nią się wspiąć. I wiemy, że nie mamy siły, że potrzebujemy pomocy. Tak mniej więcej jest z kazaniem na górze. Ono jest wysokim wymaganiem, na które nie mamy sami siły, to jest prawda. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego pomocy. Jeszcze jedna taka uwaga ogólna. Kochani, kiedy będziemy to analizować, kiedy czytamy, kiedy będzie coś nas dotykać, jeżeli będziemy z czymś konfrontowani, to bądźmy otwarci na to, aby Duch Święty mógł wykonać w nas pracę. Bądźmy otwarci na zmianę swojego nastawienia. Bądźmy otwarci na to, aby wpuścić Boże Słowo do swojego serca, aby ono mogło wykonać nas pracę. To tak, tyle słów takiego całkowitego wprowadzenia, wstępu, choć nadal będzie trochę ogólnie. Ale chciałbym już przejść do błogosławieństw. Ktoś kiedyś powiedział, że kazanie na górze to jest streszczeniem całej Ewangelii. Tu nie chodzi o cztery Ewangelie, ale po prostu o przekaz Ewangelii, czyli całego Nowego Testamentu. Czyli kazanie na górze to streszczenie Ewangelii, a błogosławieństwa to streszczenie kazania na górze. A więc może otwórzmy sobie Mateusza. To, co kilkakrotnie już w domu przeczytaliście, przeczytamy sobie wspólnie. Ale może zanim przeczytamy, to Dorotko, jesteś w stanie nam pokazać parę zdjęć? Kochani, dlatego pokazuję te zdjęcia, bo są dla mnie cenne. Byliśmy tam, to zdjęcia z naszych aparatów, więc tych parę zdjęć szybciutko pokaż nam. To jest zbocze tej góry. Niech nasza wyobraźnia pracuje. Wyobraźcie sobie tutaj ludzi, którzy na tej trawie, na tym zboczu siedzą i słuchają. To jest jedno z błogosławieństw napisane po angielsku. Tu akurat jest błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Tak to wygląda dzisiaj. Pewnie tam krzewy i roślinność może jest inaczej usytuowana, ale zbocze to samo. Tam oczywiście ta woda, to jezioro galilejskie i niech nasza wyobraźnia pracuje. Dobrze, więc mając w oczach albo w wyobraźni to zbocze, wsłuchajmy się w tekst. 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławieni. Zerknąłem do wszelkich możliwych
słowników, jak oddane jest to słowo greckie słowo makarios. Oczywiście nie wiem, jak to dobrze zaakcentować po grecku, ale tak to jakoś tam brzmi. A więc z tego, co zobaczyłem, to można to tłumaczyć po prostu jako szczęśliwi, jako zaspokojeni, jako zamożni, wysoko zaszczyceni, jako ci, którym można pogratulować szczęścia. To ostatnie mi się bardzo podoba. Jako ci, którym można pogratulować szczęścia. To oznacza to słowo, które tu jest wielokrotnie użyte. Powiem tak, kochani, jeśli chcemy być takimi szczęśliwymi, to musimy żyć tymi błogosławieństwami. Moi drodzy, wszyscy szukamy szczęścia. Nikomu nie uwierzę, jakby mi powiedział, że nie chce być szczęśliwy. Każdy z nas, każdy ze słuchaczy, który może to tam kiedyś będzie odsłuchiwał, każdy człowiek na świecie chce być szczęśliwy. Problem w tym tylko, że wielu szuka tego szczęścia w miejscach, gdzie go nie znajdzie. Problem w tym, że szukamy często szczęścia nie tam, gdzie trzeba. Każdy chce być szczęśliwy, każdy go szuka. Ale jeśli ludzie szukają, czasem ludzie szukają szczęścia w sposób i w miejscach takich, że pogłębia się ich nieszczęście. I to jest oszustwo grzechu. Że to jest zapakowane w piękny papier, na którym cudownie jest napisane szczęście. Ale w środku jest trucizna. I tak to często bywa. Zanim przejdziemy, kochani, do pierwszego błogosławieństwa, ale to już następny wtorek będziemy już mówić o pierwszym z błogosławieństw, to parę uwag ogólnych odnośnie błogosławieństw, a szerzej mówiąc w sumie o całym kazaniu. Moi drodzy, przede wszystkim, jeżeli czytamy te słowa, błogosławieni, ci, to one dotyczą nas wszystkich. Naprawdę. One dotyczą nas wszystkich. Nie ma tak, nie może nikt myśleć, że kazanie na górze błogosławieństwa dotyczą jakiejś grupy osób. Nie wiem, liderów, pastorów, duchownych. Wiecie, pewne kościoły tak mają, że robią klasyfikację, że są, jest duchowieństwo i ci, którzy już tak się bardzo starać, nie muszą. Tak nie jest. Te błogosławieństwa, wymogi całego tego kazania dotyczą w równej mierze każdego z nas. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, kochani, to to, że wszystkie te nakazy i cała treść tego kazania dotyczy jakby w całym mierze każdego z nas. To znaczy, to nie chodzi o to, że jeden z nas, czy jedni z nas mają być ubodzy w duchu. Inni mają się smucić. Inni mają być cisi. Ktoś jeszcze inny ma czynić pokój. Nie, nie. Każdy z nas ma być jakby wykonawcą całości. To jest kolejna uwaga. Ja wiem, że z tym bywa różnie. Kochani, ale to jest cel. To jest cel, do którego mamy dążyć. Jak nam to idzie, to jest może inna sprawa. Ale to jest cel, który nie może nam umknąć z oczu. Wiecie, kolejna zasada, kolejna uwaga. Żadna z tych cech błogosławieństw, które tu są opisane, to nie jest nasza naturalna skłonność. Żadna z nich. To nie jest coś, co z natury nam przychodzi. To jest coś, o co my musimy zawalczyć. Nikt z nas z natury nie pasuje do tych opisów. Dlatego, moi drodzy, to przesłanie tego kazania jest absolutnie niedostępne dla ludzi z tego świata. A powiem, dla nas wierzących jest absolutnie niedostępne bez Bożej pomocy. Bez współpracy z Duchem Świętym. Jeśli chodzi o ten świat, ludzi nieodrodzonych, wiecie, to dla nich te standardy są wręcz śmieszne. Są zupełnie irracjonalne. Wręcz zupełnie bez sensu. Świat o chrześcijanach, którzy tak chcą żyć, mówi, że to słabe usze. Mówi, że to mięczak, nieudacznik. Kochani, to też obrazuje ten rozdźwięk między Bożymi dziećmi a światem. Ale dla nas jest to obraz, jak bardzo potrzebujemy Boga w tym wszystkim. Kolejna sprawa, to powiem tak, że kazanie na górze jakby robi taką weryfikację.
Tak jak kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, brat Damian mówił na temat listu Jana, chyba za 2 albo 3 wykłady miał, mówiąc, że list Jana i poselstwo z tego listu jakby rozcina, pokazuje, kto naprawdę jest odrodzony, a kto nie. Myślę, że to kazanie również pokazuje, kto rzeczywiście ma Ducha Bożego, a kto nie. Wiecie, bo kiedy słyszy się to przesłanie, w które będziemy szczegółowo wnikać, to, wiecie, są różne reakcje. Jeśli ktoś zauważy w sobie, że to przesłanie jest takie jakieś, nie wiem, takie jakieś ciężkie, takie jakieś surowe, że opisuje standardy życia, do którego tak naprawdę nie tęskni, standardy życia, które są mu jakieś odległe, to bym powiedział, że trzeba się zastanowić, czy w ogóle Duch Boży jest w tobie. Ale myślę, że jeśli te słowa gdzieś może nawet nas oskarżają, może nawet nas gdzieś tam dotykają, ale jeśli one wywołują tęsknotę, żeby za tym pójść, jeśli wywołują determinację, żeby za tym pójść, to jest okej. To jest coś, że tak ma być. Ale to jest moment, kiedy zaczyna wszystko zależeć od nas. Co z tym zrobimy? Czy będę wykonawcą, czy będę słuchaczem, który posłuchał, poczuł się dotknięty, może poczuł się niewygodnie, ale poszedł sobie i nie zmienił nic. Pamiętacie, co Biblia mówi o takich słuchaczach? Że ta budowla, którą wznoszą na piasku, runie, a upadek jest wielki. Jeszcze jedna myśl na zakończenie. Kim byli słuchacze? Bo to też jest istotne. Kim byli słuchacze tego kazania na górze? Powiem, że to byli ludzie bardzo podobni do nas. Myślę, że to byli ludzie z każdego jakby przekroju warstwy społecznej. To byli ludzie, którzy mieli te same marzenia, te same oczekiwania, te same potrzeby. I tak jak już wcześniej mówiłem o potrzebie szczęścia, myślę, że na twarzy tych ludzi, podobnie jak ich na naszych, było wymalowana właśnie potrzeba szczęścia. Parę myśli na temat właśnie potrzeby szczęścia. Myślę, że to jest ważne. Skąd ona się wzięła? Dlaczego tak jest, że człowiek pragnie szczęścia? Myślę, że najprościej to jest odpowiedzieć, że tak Bóg nas skonstruował. Znaczy, zanim Bóg stworzył w ogóle człowieka, to stworzył ogród Eden. Cudowny, wspaniały ogród Eden. Z tysiącami różnych rzeczy, które mogły służyć człowiekowi. A potem stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo i tchnął w niego ducha. Czyli jakby to jest obraz tego, że oto Boży Duch zamieszkał w człowieku. Tron Bożej obecności był gdzie? Był wewnątrz człowieka. I wiecie, i to jest obraz człowieka szczęśliwego. Czyli Bóg wewnątrz, a rzeczy na zewnątrz. Bóg wewnątrz, w sercu, na tronie serca, na pierwszym miejscu, a rzeczy, które mają służyć człowiekowi, są na zewnątrz. I tak było w raju. I to było coś, co Bóg zamierzył, żeby człowiek mógł być szczęśliwy. Ale niestety, jak wiemy, nastąpił upadek człowieka. Znamy to wszystko, więc nie koncentruję się na tym. Nastąpił upadek człowieka i zobaczcie, co się stało. Po prostu to zamieniło się miejscami. Bóg jest na zewnątrz, a rzeczy są w środku. Czyż nie jest tak? Czyż nie jest tak, że rzeczy są w środku? Jeśli Bóg stoi na zewnątrz, nic nie znosi pustki. Rzeczy są w środku. I tak jest w dzisiejszym czasie, że rzeczy albo są w środku, albo przynajmniej walczą o to, żeby tam być. To tak jest, kochani, że rzeczy walczą o nasze serce, o to, żeby mieć. Cała nie wiem, polityka marketingu, reklamy jest po prostu musisz to mieć. Będziesz szczęśliwy, jak to będziesz miał. A jak już to mam, może chwilka przyjemności. I następne, i następne, i następne. Te rzeczy nie dadzą szczęścia nigdy. Popularność, sława, bogactwo nigdy nie da szczęścia. Musimy wrócić do tego zamierzenia, jakie miał Bóg. Bóg na pierwszym miejscu, a rzeczy na zewnątrz. Rzeczy nam mają służyć, rzeczy mamy używać, ale Bóg na pierwszym miejscu. Wróćmy do słuchaczy Jezusa.
Moi drodzy, słuchacze, którzy tam byli, którzy słuchali Jezusa, oni myślę, że zapomnieli już w ogóle, co to znaczy słowo szczęście. Pomyślmy przez chwilkę, jakie to były czasy. Izrael był pod okupacją. Polska też była kiedyś pod okupacją, z historii to wiemy, jak wtedy ludziom żyło się ciężko, jak tam próbowali walczyć. To tak mniej więcej było. Izrael był pod okupacją, mieli okupanta. Wiecie, byli uciskani przez okupanta, byli uciskani przez system podatkowy i celny. Gdzieś tam doczytałem, że nie wiem, czy to ekonomicznie dobrze powiem, że wakacje podatkowe, nie wiem, czy dobrze się wyrażam, ale jakoś tak. Powiem, o co chodzi. Gdyby, nie wiem, podzielić nasze wydatki na to, co musimy dać jako podatki i na to, co jest dla nas, to mniej więcej w Polsce kształtuje się to w ten sposób, że jeśli byśmy mieli z naszych dochodów, z naszych wypłat płacić tylko na podatki, to mniej więcej około lipca byśmy zaczęli mieć pieniążki dla siebie. Po to tam ekonomiści zrobili, żeby móc porównać, jakie są obciążenia podatkowe między różnymi krajami. Inne kraje wychodzą korzystnie, że tam już gdzieś koło maja to jest, inne dalej, mają to gdzieś tam w sierpniu. A wiecie, jak było w Izraelu? Połowa listopada. Czyli mieli 1,5 miesiąca dla siebie. Czyli pomyślcie, jak mieli potworne obciążenie podatkowe i celne. Więc to tak nam obrazuje, w jakich czasach żyli i jak ciężko się im żyło. Oprócz tego byli uciskani przez system religijny, który im nic nie dawał. Kapłani narzucali bardzo rygorystyczne warunki, których sami nie przestrzegali, a od innych oczekiwali. I tworzyło to tylko pustkę w ich sercu. I pomyślcie, tacy ludzie właśnie, zniechęceni być może schorowani, oni idą za Jezusem. I wyobraźmy sobie tych ludzi, te drogi, które się zapełniają, ludzi, którzy przychodzą z Galilei, jak gdzieś pisze w jednym miejscu, z Syrii, z Dekapolis, z Jerozolimy, z Judei, Perei i różnych innych okolicznych miejscowości. I musimy mieć troszkę wyobraźni. Wiecie, to nie jest tak, że to jest dużo ludzi uśmiechniętych, fajnych, jakby przyszli na piknik. Wyobraźcie sobie, co byli tam za ludzie. Tam było pełno noszy, pełno kul, pełno chorych, pełno ludzi jęczących, pełno ludzi, których ran ciekła krew, może ropa. To był taki tłum, którzy oczekiwali pomocy, którzy oczekiwali ratunku. I cisną się do Jezusa. I cisną się do Jezusa, aby Go słuchać, aby się Go dotknąć. Wiecie, tak na marginesie powiem taką analogię. Oto Jezus wyszedł na górę. Oto Jezus wyszedł na górę, aby przekazać im, w cudzysłowie to nazwę, prawo. Pamiętacie, było odwrotnie. Mojżesz kiedyś wyszedł na górę, aby otrzymać prawo. Jezus wyszedł na górę, aby Go przekazać. A inną analogią do Mojżesza jest to, że Mojżesz był wybawcą dla narodu, podobnie jak Jezus był dla nich. Ale to tak tylko na marginesie. I moi drodzy, wyobraźmy sobie to, co widzieliśmy też na zdjęciu, że na tych zboczach góry cisną się ludzie. Przychodzą do Jezusa. I czytamy w pierwszym wersecie 5 rozdziału. A gdy usiadł. Czy zwróciłem na to uwagę, a gdy usiadł? Jezus nie usiadł dlatego, że był zmęczony, ale to był sygnał do rozpoczęcia nauczania. To był jeden ze sposobów, w jakim rabini nauczali. Kiedy rabin usiadł, to oznaczało, rozpoczynamy lekcję. To tak jakby dzwonek w klasie. I wtedy sobie wyobrażam, kochani, że kiedy Jezus usiadł, to zaległa cisza. Bo wszyscy zrozumieli, że rozpoczyna się nauczanie. Wszyscy zrozumieli, będziemy słuchać. Zaległa cisza. I w tej ciszy właśnie ci ludzie stęsknieni, ci ludzie umęczeni, ci ludzie schorowani,
Ci ludzie, którzy zapomnieli, co to szczęście, nagle słyszą te słowa. Szczęśliwi. Szczęśliwi. Inaczej mówiąc, błogosławieni. Szczęśliwi. Myślę, że coś ogromnego musiało dziać się w ich sercach w tym momencie. Szczęśliwi. Po to tu przyszliśmy. Po to tu przyszliśmy, aby to usłyszeć. Szczęśliwi, błogosławieni, wysoko zaszczyceni. Ci, którym można pogratulować szczęścia. I pada to pierwsze zdanie. Szczęśliwi czy błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Kochani, będziemy o tym mówić na przyszły raz. Ale jest to pierwsze błogosławieństwo, które otwiera drogę każdemu innemu. Bez Niego nie ma następnych. Bez Niego, jeżeli Jego nie zrozumiemy, nie ma następnych. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ci, którzy wiedzą, jak bardzo są ubodzy. Błogosławieni ci, którzy są głodni. Błogosławieni ci, którzy pragną Boga. Którzy sobie zdają sprawę, że sami nic nie mogą. W najkrótszym ujęciu tak bym to przedstawił. A w szczegółach będziemy wchodzić za tydzień.